to zaczynamy. Dobry wieczór. Jesteście z nami? Mam nadzieję, że tak. Witamy w Mózgu podczas pierwszej realizacji projektu Mózg on Screen. To nowe wydarzenie, nowy projekt. Pokażemy, zaprezentujemy kilkoro artystów związanych z tym miejscem, związanych z klubem. Zapytam ich o rozwiązania techniczne, które są stosowane w ich instrumentach, o idee, które towarzyszą. I generalnie mamy nadzieję spędzić fajny wieczór, fajną przygodę po takim długim czasie wszyscy razem w klubie. Ale nim ta przygoda się tutaj zacznie, zapytam Sławka, co my tutaj robimy i skąd ten pomysł, żebyśmy tutaj właśnie tak się spotkali? Mózg on Screen to pomysł dwuczęściowy, powiedzmy. Po pierwsze, w mózgu nagromadziło się, w archiwach mózgu nagromadziło się bardzo dużo materiałów archiwalnych, z których część nigdy nie została opublikowana, ponieważ tyle nowych materiałów powstaje, że nie ma czasu się nimi zająć. A to, co spotkało nas wszystkich przez ostatnie kilka miesięcy, czyli prezent w postaci dużej ilości czasu, spowodował, że można było się tym zająć. No i te same okoliczności nieco pchnęły nas do czegoś, co od dawna planowaliśmy, czyli do realizacji wydarzeń, koncertów i innych wydarzeń artystycznych live, to znaczy na żywo. No i właśnie Mózg on Screen będzie taką mieszanką transmisji na żywo i retransmisji koncertów z naszych archiwów. A jaki ma sens taka realizacja na żywo? Jaki ma sens to, co tutaj wszyscy robimy dzisiaj? Nad tym się zastanawiamy, bo pracujemy przy tym, co Państwo w tej chwili oglądają od jakiegoś czasu. I zawsze powstaje pytanie, czy jest sens robić to na żywo, czy przecież można nagrać i bezstresowo puścić to później. Mam takie wrażenie, ale poddaję to pod dyskusję, że jeśli się odbywa to na żywo, to na pewno artyści do tego inaczej podchodzą. Jakby ta świadomość powoduje, że jak się zrobi coś głupiego, to po prostu to pójdzie. To po prostu poszło i dobrze. Czy to ma znaczenie dla publiczności? Nie wiem. Ja wiem na przykład tyle, że jak słucham transmisji koncertu w dwójce na przykład, to myślę, że ma dla mnie znaczenie i towarzyszą temu inne emocje, kiedy on jest live. Czy to ma sens, czy nie? Prawdopodobnie czas zweryfikuje, bo wiadomo, że takich transmisji lub pseudotransmisji, czyli realizowanych nie na żywo, pojawi się bardzo dużo i ocenimy wszyscy, czy jest jakaś różnica w ogóle. To tyle. Dzięki, Sławek. Ja teraz przejdę do Piotra i zapytam go. Postaram się nie przewrócić się i nie rozłączyć tych wszystkich kabli. Jest, udało się. To naprawdę jest na żywo. Piotr, kontrabas i te urządzenia. Jak to zadziałało? To jest dla mnie taki generator niespodzianki, ponieważ Sławek ma dosyć rozległą barwę swojego instrumentu i mnóstwo dźwięków potrafi wydobywać. Ja natomiast pracuję z taką techniką, która się nazywa syntezą granularną. Ona pozwala wniknąć jeszcze jakby w taką mikroskalę dźwięku i tak naprawdę odkrywać te drobne sytuacje po prostu wewnątrz tego medium. To jest technika, która pozwala sygnał, który jest podawany, poszatkować na bardzo malutkie fragmenty, często to są milisekundy. I można z tego tworzyć przeróżne chmury dźwięku, nawarstwiać to i jakby odkrywać różne tekstury dzięki temu nowe. Masz coś bardzo dziwnego na głowie. Próbowałam to wczoraj zamontować, a właściwie ty próbowałeś, okazało się, że trochę nie działa, ale o tym może później. Tworzysz z fal mózgowych dźwięki, albo inaczej, fale mózgowe przekładasz na dźwięki. W ogóle czy jest to możliwe, jak to się dzieje? Tak, to jest możliwe, to jest dosyć stary pomysł. Jest to, co mam na głowie, to jest sensor EEG. Ale tak naprawdę jakby idea, która stoi za użyciem tego sprzętu, jest nieco szersza, bo chodzi o to, żeby jakby wniknąć w samą dynamikę
naturalnych procesów, tak? Czy to są fale mózgowe, czy to jest życie roślin, które tłumaczę na dźwięk czy obraz, czy to jest podsłuchiwanie jakichś owadów i amplifikowanie ich dźwięku. To jest jakby taki pomysł, który gdzieś tam wynika z takiego mojego poczucia, że natura jest największą i najlepszą biblioteką, z której możemy czerpać w zasadzie dowoli. A po trosze z lenistwa, na przykład te fale mózgowe, dlatego że ja sobie wymyśliłem, żeby formy w pewnym sensie sobie z głowy wyciągać i trochę to się dzieje. Tak. Dużo było grzebania, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego, ale później można usiąść i słuchać i oglądać, co się dzieje. Tak? Uwalniam za pomocą energii. Kolor. Dźwięki. Farba spływa. Tworzą się znaki, obrazy. Czym są te obrazy? Czy to tylko jakaś iluzja? To są moje emocje, które we mnie siedzą, wymieszane z dźwiękami. Słyszę tylko drżenie skóry. Ze świata zewnętrznego. Nie potrafię tego świata zgłębić tak, żeby dało mi to pełnię satysfakcji. Są manipulatorzy, którzy twierdzą, że poznali tę stronę, oblicze świata. Ale to są manipulatorzy. Ja muszę sam tego doznać. Tam, gdzie jest dwóch ludzi, musi już być kultura. A kultura to zawsze jest pewna opresja. Szukam źródeł. Będąc twórcą, mogę sobie pozwolić, że sam tworzę tę kulturę i ja decyduję, co jest wartością. Powietrze, woda, thank you.
emocje nakładają się, ale nie chcę tłumaczyć tych obiektów, które powstały z akcji. Przeczytałem w National Geographic taki tytuł. Wydaje się, że jest ich całe mnóstwo. Jednak znikają błyskawicznie. To będzie katastrofa. Owady znikają. Tworzymy nowe sieci. Sieci powiązań. Telefony, internet. Jesteśmy coraz bliżej siebie. To piękne, ale może być też niebezpieczne. Piękno odkrywa dramaty. W pięknie jest zawarte zarówno biel, jak i czerń. Nie jestem czarno-biały. Potrzebuję koloru. Potrzebuję światła. Afryka, źródła, dźwięki, kolory, ale i rozczarowanie. Spodziewałem się Afryki dzikiej, źródeł. A zastałem Afrykę industrialną. Wszędzie wieże wiertnicze, kopalnie diamentów. Samochody. Budda. Złoty Budda. Ten obraz rozszyfrowałem. Nie zostawiłem go w tym stanie szczątkowym, gdzie ty możesz też nakładać swoją wizję na te obiekty. Ale ten obraz stał się obrazem z tych punktów przecinań się emocji, historii. Stał się opowieścią o tym, co we mnie gdzieś głęboko, może za moimi tęsknotami. Thank you.
dźwięki, kolory. Ty naprawdę słyszysz kolory? To brzmi trochę niepokojąco. Nie, wiesz, akurat my ludzie w porównaniu z innymi przedstawicielami świata zwierzęcego natury mamy to w sobie, że potrafimy łączyć ze sobą rzeczy, które tak naprawdę są, nie przystają do siebie. Na przykład mówimy o kolorze, krzykliwy kolor, prawda? Skąd ci to przyszło do głowy? Łączysz dwie różne rzeczy. Barwę z dźwiękiem łączysz. To jest takie podstawowe łączenie. Ale możemy też znaleźć inną muzykę kolorów, prawda? I to jest takie dla mnie istotne, bo malarstwo to jest taka trochę, mówię, bezludna wyspa. Udaje się tam, masz tą białą płaszczyznę płótna i zaczyna się akcja. I to wiesz, dla mnie to jest najważniejsze, to drżenie zewnętrzne, bo nie jestem w stanie przeniknąć wszystkiego i wszystkich, a chciałbym, ale to jest niemożliwe. Ale właśnie malarstwo czy performance jest taką namiastką właśnie takiego wchodzenia, rozszyfrowywania, łączenia ze sobą rzeczy, które pozornie są nie do połączenia. Czyli te światy wizualne i muzyczne się łączą tak zupełnie tutaj u ciebie. Tak, i tu można by w ogóle mnożyć rzeczy, które się ze sobą łączą, prawda? Bo tu są moje lęki, ale też są moje radości w tym, prawda? Są oczekiwania i są spełnienia. Wszystko jest ze sobą wymieszane, tak jak nasze życie. Są ludzie, którzy widzą czarno-biało, prawda? A ja chcę widzieć kolorowo, czyli wszystko to, prawda? Chcę widzieć i seks, prawda? I dramat, i śmierć, i życie. To jest dla mnie istotne, nie? I takie, czyżby pozory przybliżania się do obiektu poznania miały taką siłę, że zdolna jest ona zahipnotyzować swym czarem? Ja odpowiadam, że tak. To jest taka właśnie siła, która też uważam tłumaczy świat wokół mnie samego i też to, co mnie otacza. Jest też pewien dział medycyny, który pozwala nam lepiej to wszystko przyjąć. Te eksperymenty, te chwile ulotne odkrywają nowe światy, a zostawiają jakiś trwały świat? Coś takiego zostaje w tym wszystkim? Wiesz, no niestety mam tę ułomność, jak zresztą myślę każdy, może w większym stopniu niż inni, że jestem skazany na samego siebie, czyli jakby ja dla siebie rozwiązuję te sytuacje i dla siebie szukam odpowiedzi, ale byłbym nieszczęśliwy, gdybym się nie dzielił z tym, bo dla mnie właśnie jest to pewnego rodzaju komunikacja z drugim człowiekiem, prawda, poprzez, nie wiem, dźwięk, ruch, słowo. To jest komunikacja z kimś, kto chce też ze mną się porozumieć, niekoniecznie fizycznie, prawda. Czasami jedno słowo potrafi otworzyć nam w naszym ciele, mózgu, świadomości, intuicji rzeczy dla nas bardzo ważne. I takim momentem może być, nie wiem, to już tu powiedziałem, ruch ciała czy cokolwiek innego. Bardzo dziękuję. A teraz animacja.
tyle tutaj tych pokręteł, kabli, syntezatory modularne. W ogóle co to jest, jak to działa i jak ty to ogarniasz, bo ja nie wiem, na co patrzę. Ja chyba wiem, na co patrzę, mam taką nadzieję. Syntezatory modularne. Jest to instrument, syntezator modularny jest to instrument oparty po prostu o moduły, które możemy w dowolny sposób łączyć w tak zwane patche, czyli w ustawienia. Jest to o tyle istotne, że w odróżnieniu od instrumentów, które mają gotową architekturę, my możemy tą architekturę przestawiać w dowolny sposób. Dodatkowo sterowane one są napięciowo, czyli poprzez prąd. Każdy element modułu zazwyczaj podlega jakiejś modyfikacji, którą możemy właśnie sterować, zmieniać parametry. I to chyba są cechy charakterystyczne, takie główne instrumentu, o którym mówimy teraz, czyli o syntezatorze modularnym. Natomiast nie zawsze on musi być syntezatorem, bo tak jak w moim przypadku, tak naprawdę to jest łańcuch efektów. To znaczy ten dźwięk gdzieś tam się pojawia na początku, natomiast ja głównie korzystam z efektów w modułach i właśnie patchuję je w dowolny sposób, eksperymentując z nieoczywistymi sygnałami. Tak. Syntezatory to już kiedyś było, a może mi się wydaje, może to jest bardziej współczesne i aktualne niż mam w głowie. No tak, kiedyś to już było, na pewno nie jest to efekt, nie jest to żaden instrument, który powstał całkiem niedawno, chociaż biorąc pod uwagę perspektywę całej historii, jest to dosyć krótki okres czasu. Jeśli chodzi o syntezatory modularne, to ich początek to lata 60. ubiegłego wieku. Wtedy powstały pierwsze instrumenty i koncepcja. Natomiast były one szalenie duże, ciężkie i bardzo drogie, przez co mało artystów mogło sobie pozwolić na tą dobroć. Natomiast razem z rozwojem technologii wszystko to potaniało, stało się bardziej dostępne. Moduły są też tworzone przez o wiele większą ilość firm czy nawet osób. Tak naprawdę samemu można sobie zbudować taki moduł, jeśli ma się trochę umiejętności technicznych. Pracujesz także z DJ-em. Jak to działa? Tak. W ramach jednego z projektów, który współtworzę, czyli Soundscape Mirror, tworzę z DJ-em, z Tomkiem Roszczybiukiem. Jak to działa, co robimy w tym projekcie? Eksplorujemy materię audiowizualną. Staramy się, żeby to nie było uzupełnianie nawzajem się dziedzin audio i wideo, tylko żeby to była jednak osobna dziedzina właśnie audiowizualna. Tomek tworzy także za pomocą syntezy modularnej, z tym, że ta synteza nie dotyczy dźwięku, a obrazu. I próbujemy łączyć sygnały, które odpowiadają za dźwięk i za obraz w ramach jednego instrumentu lub powodować taką sytuację, żeby ta sama informacja decydowała o dźwięku i o obrazie, żeby to było bardzo spójne i właśnie nie było zlepkiem dwóch dziedzin, tylko jednością. Wykorzystujemy do tego, tu są syntezatory modularne od dźwięku, natomiast do wideo posiadamy taki oto instrument. Bardzo ładnie wygląda. Jak zresztą powiedziałaś, one wszystkie ładnie świecą i ciekawie wyglądają. I są bardzo trudne w obsłudze. Ja nie ogarniam. Wystarczy pokręcić. Dziękuję bardzo.
Danuta, co to jest slam? Slam powstał w latach 80. w Chicago. Po wielu latach przywędrował do Polski, dzisiaj to już będzie 17 lat. Odbywa się w wielu miastach cyklicznie. To spotkanie osób piszących. Każdy może wejść na scenę i przeczytać lub performować w dowolny sposób swój tekst. Wobec prostych zasad, które pozwalają, aby publiczność mogła być cały czas w tym żywiole. I myślę, że dlatego, pomimo, że to jest poezja i ja mówię, że to społeczne zwycięstwo poezji w XXI wieku, że to siada, że ludzie chętnie przychodzą i słuchają tego i obserwują, co się dzieje. Nigdy nie ma takiego samego wieczora, bo jako, że scena jest wolna, każdy może wystąpić i po prostu każdy jest zupełnie inny, pisze w inny sposób i zupełnie na coś innego zwraca uwagę. A czym dla występującego jest taki na żywo kontakt z publicznością? Na pewno sprawdzeniem siebie, jak to jest być na scenie, jak to jest pokazać przed publicznością ten tekst, który normalnie mógłby znaleźć się w szufladzie. No i na pewno jest to mobilizacja i jakaś taka inspiracja, żeby tworzyć i aktywnie działać w tym temacie. Ale też to jest bardzo silna społeczność, dlatego że slamerzy jeżdżą po Polsce i po prostu się znają. To jest taka mała rodzina, więc to też pewnie jest kwestia taka, takich po prostu znajomości w jakimś takim wspólnym świecie. A co tobie robi taki wykon, taki występ? Nie boisz się reakcji publiczności? Wiesz co, nie, dlatego że wydaje mi się, że tak bardzo skupiam się na dźwięku słów i to gdzieś tam najbardziej mi pasuje, kiedy robię to bardziej dla siebie tak naprawdę. Nie przejmuję się publicznością, bo te teksty, które prezentuję, zwykle są kolażem jakichś większych rzeczy i one są bardzo fikcyjne i myślę, że podając coś takiego, każdy znajduje coś dla siebie albo po prostu dopiero po jakimś czasie myśli o tym. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tak jest. Jakie pytania należy zadać, aby opisać to, co się dzisiaj dzieje? Zderzenie Witkacego z panem Kleksem jako ruchowo-słowna instalacja w śnie Mikołaja. Z drugiej strony globu Bydgoszcz-Warszawa. Zadaję pytanie, czy bardziej Michał Loba, czy Michał Jońca. Jest XXI wiek i widać po nim ślady. Spadł deszcz. Jego siła, ta, z którą spada na ziemię, gromadziła się w niebie już wiele dni. Upalne ranki przed i popołudnia ważyły oddech ciężkim powietrzem. Zanim uderzył grzmot, słychać było pokrzykiwania i popiskiwania dziewcząt, których zaskoczył opad w parku. Wyjątkowo rozbiegły się dzisiaj szybko. Sprzątanie skrzynki, takie czystki tam, tytuły wiadomości, kilka odebranych połączeń, które dzisiaj równie dobrze mogłyby być nieodebrane.
Dwa maile fotek od kogoś z rodziny, której nie ma i ciężko stwierdzić, czy była nawet po zdjęciach. W cyklice maili o slamie Bydgoszcz, Kraków, Poznań, na zmianę, granat maili od świętej pamięci Rafała. Dzienniki, filmy, słuchowiska. Dzisiaj wszystko milczy. Te nieistotne już usuwam, czyszczę pocztę, bo podobno też wydziela CO2. Zostawiam te, które mają szansę się przydać sentymentom albo jakiemuś innemu wrażeniu. Dzisiaj destruenci, wybory 2015. Zmieniły mi serce. Z oczu wydziela się słonowa wilgoć i mylą mi się słowa. Wszystko przypomina egzamin jakiejś dojrzałości. Niebo jest jasno, szare, białawo popielate i gęste. Jedziemy dwupasmówką w środku zalesionego terenu. Las mieszany, niskie brzozy i wysokie świerki. Ściółka wydaje się miękka i puszysta. Całość ma się nieźle. Nadchodzi dopiero jesień. Żółć. Oczywiście to w procesie obumierania, jednak taka jest kolej rzeczy. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Ten, który kiedy będzie mówił ci, że robisz źle i nie przestanie patrzeć ci w oczy, to gdzie on jest? Gdzie są ci, którzy kiedy masz swoje zdanie, to nie myślą, że jesteś bucem, tylko są okej i widzą, że masz swoje zdanie. Jeśli coś jest niewygodne, to gdzie jest czas, by jednak zatrzymać się z tym i z kimś i naprawić? Niepotrzebne pytanie. Spokój, który tylko pojawia się, kiedy już jest za późno. Zbyt wiele nadmiaru, którego przyczyna właściwie nie jest znana. Sprawy niepotrzebne o niepotrzebnych efektach, niesympatyczne skutki. Esencja byłaby zimna i cierpka, z łuskami kamienia jak dno czajnika i po co. Czy to nieporozumienie kojarzy się z dorosłością, a przyszłość jest coraz krótsza? Co się zmieniło? Facebook dodaje reakcję trzymaj się, oczy widzą ciebie. Jesteś jak flaga biały i tylko czerwony. Co ćwiczysz ciało? Ćwiczenie jest dobre dla mózgu, dla zdrowia. Ćwiczenie ciała. Polepsza pamięć, koncentrację, obniża poziom stresu, pozwala dotlenić skórę, dotlenić wszystko to, co mamy w środku. Tworzą się też nowe połączenia nerwowe. Także ćwiczenie ciała jest dla mnie czymś, co daje mi poczucie sensu codziennie, ale też czasami czymś, co po prostu daje mi poczucie, że może sens wcale go nie ma i że po prostu jest życie i to jest to. Dzisiaj za chwilę moje ujawnienie tutaj na tej scenie będzie takim przypomnieniem mojego odkrycia, które dokonało się, kiedy pierwszy raz występowałam jako performerka z muzykami i kiedy zafascynowały mnie wszystkie mikroruchy, które oni wykonywali, generując dźwięki. I od tej pory mam często tak na koncercie, że moje głębokie słuchanie się wyłącza i włącza się głębokie patrzenie.
właśnie ze względu na pracę ciała, jaką widzę i którą wykonuje muzyk w trakcie koncertu. Wszystkie osoby, które są przed ekranem, zapraszam do choćby lekkiego poruszenia. Czyli my też może się trochę rozluźnimy i poruszymy. I dziękuję za rozmowę.
Kuba, tutaj u ciebie jest trochę bardziej normalnie, mniej kabli, pokręteł, zwykła konsoleta. Nie, nie, no oczywiście, no wiadomo, bez kabli się nie da. Normalnie trochę inaczej, pozbierałeś, co znalazłeś w domu i sobie zrobiłeś instrument, tak? Jak to było? Tak było. Skończyłem remont, zostały mi odpady i po prostu mógłbyś przestać dostawać SMS-y na wizji jak ojcze, naprawdę. Jesteśmy naprawdę na żywo, dzieje się. Akurat jak ja po prostu, specjalnie poprosiłeś kogoś, że... A pierwszy mówił, żeby telefony wyłączyć, nie? Dokładnie. Jest samolot, jest... Przecież nie latają samoloty. Jest, właśnie, nie, nie. Tak czy siak, resztki parapetu, wkręty. sprężyny i pozostałości a propos samolotów po Kalimbie, która w trakcie lotu samolotem została zniszczona. Dziękuję bardzo za to liniom lotniczym. No, ale tak jak to we wcześniejszych wersjach tego pytania mówiłaś, nie buduję instrumentów, tylko po prostu zbieram śmieci i je składam do kupy, a głównie czym się zajmuję, to amplifikacją obiektów wszelakich przy pomocy przetworników piezoelektrycznych. W tym przypadku jest to zestaw perkusyjny, który sobie tutaj do tego analogowego miksera wchodzi i jest przetworzony przez szereg efektów. Tam też oglądam jednocześnie, co robimy na telefonie, żeby wiedzieć, czy dobrze idzie. No i tak, amplifikacja to jest rzecz, która mnie ostatnimi czasy zajmuje i zająłem się tym dlatego, że potrzebowałem elektronicznego brzmienia, które byłoby... ale nie mogłem znaleźć sekwensera, który reagowałby we właściwy sposób z moimi myślami. Wtedy zdałem sobie sprawę, że przecież sam jestem sekwenserem, w związku z czym postanowiłem zamienić perkusję w elektroakustyczny syntezator. I tak to wygląda. Nie różni się to zbyt wiele od tego, co Krzysztof ma tam na stole tak naprawdę, tylko że zamiast tego czarnego poniżej mamy to duże drewniane tutaj. Bardzo ci dziękuję. Sławek, będzie nam tak plumkać telefon? Takie efekty dodane. Przepraszam cię, synu, bardzo. No i to jest urok również realizacji na żywo. Sławek, ciebie z elektroniką na scenie to nigdy nie widziałam. Spójrz na to ciało. Tu jest tyle możliwości, tyle piękna zawarte, tyle historii, że w tym życiu postanowiłem zgłębiać akustyczność. Ale jako, że tam, jak wiadomo, mieliśmy troszeczkę więcej czasu, to ostatnimi tygodniami to gdzieś tam jakby nieśmiało zacząłem zaglądać do tego świata elektroniki. Jakieś tutaj takie... I cóż, to jest świat, który chyba jednak zostawię sobie na przyszłe życie, a w tym życiu spróbuję jednak dalej odkrywać, nie wiem, czy kontrabas to jest pan czy pani, nie wiadomo. Ale... No to zależy. Oba. Ona? Ono. Okay. Będę z tym. Co? I dziś po raz pierwszy w duecie z synem tutaj zgłębimy elektroakustyczne brzmienie. Bardzo ci dziękuję. Thank you.
Thank you.
chyba już wszystko. Dziękujemy za wasz czas. Było naprawdę na żywo, jak mogliście się o tym przekonać. Pokazaliśmy wam sylwetki w ogólnym zarysie artystów, twórców związanych z klubem, których możemy spotkać tutaj niemalże na co dzień w Mózgu. My tutaj jeszcze trochę będziemy, nie rozchodzimy się, Mózg jest już otwarty. Zatem zapraszamy, jeżeli jesteście z Bydgoszczy, macie niedaleko, wpadnijcie tutaj do nas, do Mózgu. My tu jeszcze trochę będziemy i z ogromną radością i przyjemnością spotkamy się z wami tutaj na żywo w klubie w Mózgu po tak długim czasie. Bardzo na was czekamy, zapraszamy i dziękujemy, że byliście dziś z nami. To była pierwsza edycja Mózg on Screen. Mamy nadzieję, że takich przygód jeszcze będzie kilka. Dzięki.